To była prawdziwa medialna rewolucja w Polsce, prywatne telewizje i radia. I ta rewolucja dotarła również na początku lat 90. minionego wieku do Szczecina. Prywatna telewizja Morze to była pierwsza prywatna stacja telewizyjna, która powstała w Szczecinie. Dokładnie 31 października 1991 roku o godzinie 16 widzowie mogli odpalić telewizor i namierzyć w eterze trzeci wówczas po TVP1 i TVP2 kanał telewizyjny. Co w ofercie? Dziennik Wczoraj, Dziś, Jutro w Szczecinie oraz Informator Miejski, czyli to, czym żyje Szczecin. Po wrocławskim PTV Echo prywatna telewizja Morze była drugą prywatną stacją powstałą w całym tzw. bloku wschodnim. Od początku jej istnienia telewizją kierował Wojciech Lizak i nieżyjący już Andrzej Wróblewski. Działała przez 3 lata, a swoją karierę zaczynali tam m.in. Anna Lewandowska czy Robert Abelite, a także wielu późniejszych dziennikarzy i pracowników technicznych szczecińskiej TVP oraz anten Ogólnopolskiej Telewizji Publicznej.